Witajcie, jestem Peszymierz, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i wracam po wydanej przerwie, bo musimy sobie omówić kilka rzeczy. Po pierwsze, przed chwilą uderzył, a ja tego nie widziałem. Oglądam to od 40 minut. Od 40 minut to oglądam. Chciałem zobaczyć, jak uderza wróg. Chciałem wam pokazać, co tu się dzieje. No patrzcie, nie trafił. I uderzył. Było 282 przez ostatnią godzinę. I teraz uderzył. To było przed chwilą. No dobra, ale w każdym razie, no, przykra sytuacja, ale nie będę jeszcze kończyć odcinka. I chciałbym wam pokazać tutaj Polaków na czacie. Akurat chwilowo nic się tutaj nie pokazuje, ale to jest po prostu smutne, co tu się dzieje. Oni robią jakieś rajdy na taki czat. I już pomijając to, że jest 30 sekund, pytanie kto z Polski, albo pogoda dla Polski, to jest okej, no spoko, ale Polaki przejmują czat. O, taki komentarz, przecież cały świat zna to słowo. Po prostu robią nam wstyd, to jest smutne. No taka jest prawda. No. Tutaj akurat nie widać już tego, ale ja to sobie... Chwila, co się stało? Ja to sobie oglądam już od pewnego czasu i tutaj... No. Tutaj się dzieją złe rzeczy i po prostu nawet ludzie się pytają. Dlaczego ci Polacy są tacy agresywni, jak to jacyś zupełnie inni ludzie, nie? No, smutna sprawa. No i kolejna smutna sprawa jest taka, że jedna z lepszych grup na Facebooku, na których jestem, czyli Mistrzynie z Pinjitsu o Ninjago, no to właśnie ta grupa nagle zaczęła robić jakiś pokój z Lego Friends czy coś w tym stylu. Przeczytajcie to sobie, to jest taki żart. Ja tutaj próbuję z tym walczyć, ale oni sobie po prostu jaja robią. Ja nie chcę opuszczać tej grupy, bo może zaraz zbanują tych wszystkich ludzi, ale Popatrzcie, ta pani, ona się zna na tym, to ja myślałem, że ona jest spoko, naprawdę. I w innych postach to ja z nią dyskutowałem, coś tam jakieś fajne rzeczy, a ona tutaj mi mówi, że Lego Friends jest dobre. Tak samo, no dobra, tej w ogóle nie wiem, kto to jest, ale ciężka sprawa. No i kolejna sprawa jest taka, że nie da się kupić subskrypcji na Allegro, a w każdym razie nie udało mi się, bo chciałem zrobić szybko... kupić 5 subów, żeby wrzucić w końcu ten specjal, bo mam fajny specjal nagrany na 100 subów, ale nie udało mi się kupić. Może nagram, nie wiem, jak myślicie? Jak kupić subskrypcję? Nie znam się na tym. No ale gro nie ma właśnie. No. Nie wiem, może... Piszemy tak, bo jednak ludzie, którzy dodawają te oferty, raczej nie są specjalnie ogarnięci. Nie. No to smutne. No dobra. No ten czat nie jest zbyt wartościowy, to trzeba przyznać. Wcale, no. Ciężko. Wszystko jest ciężkie. W ogóle nie wiem, czy to się dobrze nagrywa, bo tu jest w lewym dolnym rogu, nie wiem, czy wy to widzicie. Chciałem zrobić pełny ekran bandicamem, więc kliknąłem taki przycisk i to wszystko tak jakby zniknęło trochę. To jest...
Też ciekawa sprawa. I w sumie nie wiem też jaki dać tytuł do tego odcinka. Może szybki vlog. No i poza tym też chciałbym zapowiedzieć spin-off do Lepkiej Zabawki, który pojawi się gdzieś koło Wielkanocy na moim kanale. Jest już scenariusz w przygotowywaniu. Tutaj widzicie, mam otwarty open office. Spin-off do serii Lepka Zabawka. Będzie to jedno z większych wydarzeń na moim kanale. I bardzo, bardzo Was zachęcam, żebyście śledzili mój kanał, żebyście już dali mi te brakujące 5 subów. 5 subów wystarczy, żeby wyszedł specjal. Uderzy? Żeby wyszedł specjal, jak wyjdzie specjal, to się już. To będzie mocne, po prostu już Wam mówię. A jak już mówiłem, koło Wielkanocy, Lepka, Zabawka, spin-off. Póki co nie zdradzę więcej, ale obiecuję, że się pojawią trailery, bo będę robić na to hype, ale zawiedziecie się na tym potem dopiero, więc spokojnie. No i będzie trwał dłużej niż minutę. Będzie trwał, no mam nadzieję, że z 20 minut się uda nakręcić porządny film na uniwersum Lepkiej Zabawki. Uderzy? Nie, nie uderzy. No, w tym odcinku powiedziałem już wszystko, co chciałem powiedzieć, więc dziękuję za tym, którzy obejrzeli go do tego momentu i zapraszam do subskrybowania kanału. Oczywiście możecie polubić ten film. No. No. Więc Lepka Zabawka w kwietniu chyba, bo to jest kwiecień, zdaje się. Bywajcie.